Witamy, Dzień, witamy. Dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, Małgorzata Latuszek. Łukasz Sadarski. Przegląd absurdów podatkowych, cotygodniowy, czwartkowy. Dzisiaj jest 12 maja. Zaczynamy. O, jesteśmy online. Super. Dobra, czyli startujemy. Zobaczymy z technologią. I jesteśmy. Okej, okay. Zacznijmy może od początku. Dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim o Polskim Ładzie, wzroście cen i tego, jak wpływają na aspekty prowadzenia działalności w Polsce oraz zwykłego życia obywatela. No i zaczynamy od tego. Potem opowiemy jeszcze o cyfryzacji, automatyzacji pracy urzędów skarbowych oraz pokażemy Wam kilka lifehacków podatkowych, które są obecnie trendy. W Polsce, jak wiadomo, panuje Polski Ład i ten Polski Ład jest bardzo żywy i aktywny. Niedługo będzie wprowadzana jego zmiana. Te zmiany nabierają tempa, są procedowane już w Sejmie, skończone są konsultacje z księgowymi, z doradcami podatkowymi, z firmami technologicznymi, no i czekamy na efekty, tak, ostatecznego kształtu ustawy i tych zmian. Portal PIT.pl policzył, jak wpłynie zmiana Polskiego Ładu na osoby zatrudnione na umowę o pracę od 1 lipca 2022 roku. I wygląda na to, że większość z nich nieznacznie zyska na tej zmianie w okolicach 100 kilkudziesięciu złotych. Najwięcej zyska środkowa część tej tabeli, czyli osoby zarabiające w granicach 10-12 tysięcy złotych brutto, nawet do 400 zł, ponieważ tam już wchodziły te problemy z ulgą dla klasy średniej, która teraz będzie zlikwidowana. Zamiast tego zostanie obniżony próg podatkowy z 17 do 12% i prawdopodobnie właśnie w tych progach najbardziej wpłynie to na wynagrodzenie netto. Osoby zarabiające więcej, no, na tych zmianach zdecydowanie stracą. Będziemy dla Was śledzić te zmiany, symulacje i myślę, że temat nabierze tempa przed lipcem. To, co jest bardzo ważne, to Polski Ład to nie tylko zmiany teraz, w tych miesiącach, ale także rozliczenie na koniec roku 2022, czyli pierwszy rok Polskiego Ładu, które, jak się okazuje, będzie bardzo skomplikowane i będzie wymagał bardzo dobrej współpracy pomiędzy ZUS-em i Urzędem Skarbowym, ponieważ w tej chwili składki ZUS zdrowotne naliczane są od dochodu i przychodu przedsiębiorców, a te dochody i przychody znane są Urzędom Skarbowym. I żeby ZUS mógł skontrolować prawidłowość naliczania tych składek, musi uzyskać stosowne informacje od urzędu. Problem pojawi się wtedy, kiedy oba te zakłady będą miały inne podejście do tego, jak to rozliczyć i jaki dochód został osiągnięty. Może się okazać, że tutaj jest spór kompetencyjny i nie będzie wiadomo, kto ma się zająć, jeśli zostaną wykryte jakieś rozbieżności, a tak naprawdę w interesie przedsiębiorcy jest to, żeby dobrze to rozliczyć, bo być może przysługiwać mu będzie zwrot składek zdrowotnych nadpłaconych w trakcie roku. Oceniam to jako syndrom gotującej się żaby i prawdziwy problem rozpocznie się w lutym, marcu przyszłego roku. A teraz kwestia jeszcze inflacji. Inflacja znowu rekordowo wzrosła. W kwietniu mamy już 12,3%. To jest rekord, którego nikt się nie spodziewał. A na koniec roku już się spodziewają eksperci 18%, co jest kolejnym rekordem. Także inflacja wpływa na bardzo wiele aspektów, tak? I jest faktycznie problematyczna, bo nie tylko wpływa na działalności gospodarcze, ale też na każdego, też na regulacje, na płacę minimalną, każdego na wiele rzeczy. Obywatela i ceny, które są związane z tą inflacją. Prześledźmy wpływ tej inflacji dla właśnie firm. Co tutaj się dzieje? No nie tylko też dla firm, bo tak naprawdę każdy ten ZUS płaci, kto pracuje w jakimś zakresie. I no, ta składka ZUS okazuje się, że będzie podwyższona dwa razy w następnym roku, a wynika to z tego, że sama płaca minimalna będzie podwyższona, co z kolei wynika właśnie z tej inflacji, o której mowa. Więc inflacja bezpośrednio wpływa na płacę minimalną, a ona z kolei na tą składkę ZUS, dlatego będzie ona aż dwa razy podwyższona. Trzeba tutaj dodać, że płaca minimalna jest podnoszona wtedy, kiedy inflacja przekroczy 5%. Mhm. I prognozowana jest to na dwa razy w przyszłym roku. Więc możemy się zarówno w styczniu, jak i w lipcu przyszłego roku spodziewać wzrost składek społecznych ZUS wyliczanych dla przedsiębiorców od płacy minimalnej, co na pewno tych przedsiębiorców nie ucieszy. Na co jeszcze inflacja nam wpływa?
Tak, no odsetki. Jeżeli ktoś dostał teraz na przykład dużą składkę ZUS, to być może będzie chciał ją zapłacić później albo rozłożyć na raty i okazuje się, że te odsetki, które będzie musiał zapłacić, już są całkiem pokaźnych rozmiarów. Doszły już do 13,5% od 6 maja, co jest no, jak odsetki w banku w zasadzie. Bardzo, bardzo wysoki próg odsetek podatkowych, także jeśli macie jakiekolwiek problemy z płaceniem podatków lub należności do ZUS-u, to weźcie to poważnie pod uwagę. Może się okazać, być może, że jakaś szybka pożyczka rodzinna lepiej załatwi sprawę niż przeciąganie terminu płatności i opłacanie 13,5% w skali roku. To jest naprawdę, naprawdę dużo. I pewnie to nie jest już ostatnia podwyżka, bo mamy już 4 podwyżki odsetek podatkowych, a jeśli ta inflacja będzie tak wysoka, jak prognozują eksperci, będą to na pewno kolejne podwyżki. Inflacja oczywiście wpływa też bardzo mocno na wskaźniki związane z kredytami i tutaj sprawa jest bardzo gorąca i przewija się przez wiele mediów, przez naszych ustawodawców, przez rządzących krajem, no i szukają rozwiązania. Tak, cóż można zrobić, żeby ulżyć kredytobiorcom? U wielu kredytobiorców rata potrafiła skoczyć nawet o 50 czy 100% i powoduje to ogromne problemy z jej opłacaniem i konieczność rezygnacji z wielu innych rzeczy. No i jakie tutaj są propozycje? Przede wszystkim wakacje kredytowe, natomiast nie jest to nic nowego, takie wakacje kredytowe już funkcjonowały w bankach, natomiast to nie oznacza rozwiązania problemu, to jest po prostu przedłużenie terminu spłacenia kredytu i jeśli zgodnie z propozycją opisywaną przez rząd będą możliwe podwójne wakacje, w tym roku 4 miesiące i w przyszłym roku 4 miesiące, to nasze kredyty po prostu wydłużą się o kolejnych 8 miesięcy i wcale to nie oznacza, że my będziemy mogli ulżyć sobie, po prostu bank zyska tylko później, więc to nie jest tak naprawdę żadne rozwiązanie. Ważniejszym rozwiązaniem, na które czekają kredytobiorcy, jest przejście ze wskaźnika WIBOR na jakiś inny wskaźnik, którego jeszcze nie znamy, po to, aby całe to oprocentowanie wyliczane przez banki było niższe. Czekamy z niecierpliwością, będziemy do tego wracać. Podobno ma być to bardzo szybko procedowane. Chcą, aby Rada Ministrów przyjęła przepisy 17 maja. Oczywiście przepisy wejdą w życie dopiero w przyszłym roku, dlatego do końca roku niestety, ale będziemy płacić wysokie kredyty, chyba że skorzystamy z wakacji, które, jak mówiliśmy wcześniej, niespecjalnie wiele tutaj dają. Wrażenie robi naprawdę wartość tej pomocy, jeśli można nazwać to pomocą, która jest szacowana na około 9 miliardów złotych, czyli tyle, ile program 500+ dla wszystkich dzieci w Polsce im objęty przez 3 miesiące. Tak naprawdę są to środki, które pochodzą z budżetu państwa, czyli to są nasze pieniądze znowu, bo państwo nie ma swoich pieniędzy, są to pieniądze z naszych podatków, które będą znowuż gdzieś rozdystrybuowane właśnie w kierunku kredytobiorców, natomiast czy naprawdę kredytobiorców coś jeszcze okaże, bo w tej chwili cały czas korzystającym najbardziej z tej sytuacji są instytucje bankowe. Robert Gwiazdowski, znany ekonomista, też podniósł kolejny problem, że w momencie, kiedy frankowicze zgłosili się ze swoim problemem, że kurs franka bardzo podrósł i raty, co za tym idzie, są bardzo wysokie, no to złotówkowicze mieli jakby ze swoich podatków w jakiś sposób rekompensować te tutaj wzrosty rat. Natomiast pytanie, kto zapłaci teraz za ratowanie złotówkowiczów? To znaczy już nie wiadomo, kogo tutaj ratować i tak naprawdę troszeczkę kręcimy się w kółko z naszych podatków, coś tam robimy, a banki żyją jak pączki w maśle w tej chwili. Mówiliśmy o tym ostatnio, mnóstwo dodatkowej gotówki, duża niechęć do podwyższenia oprocentowania lokat, ponieważ gotówki banki mają w nadmiarze, chociaż niektóre banki bardziej sterowane czy zachęcane przez państwo gdzieś tam z tymi lokatami troszeczkę ruszyły, nawet w okolicach 4-5% w tej chwili można gdzieś znaleźć. Natomiast przy 13% inflacji. Przy 13% inflacji jest to nic i przy tak gigantycznie rosnących ratach kredytów jest to nic. No i tak naprawdę a propos inflacji, to prosto można dojść do wniosku, że wszelkiego rodzaju wakacje kredytowe, czy dokładanie z budżetu państwa właśnie dla kredytobiorców, tylko tą inflację podtrzymają lub podwyższą, czyli będziemy w takim zaklętym kręgu w tej chwili, że inflacja znowu napędzi wzrost rat, odsetek i będziemy w kółko się ratować w ten sam sposób. Myślę, że tu jest potrzebny jakiś zupełnie inny na to pomysł, tak? I nakręcenie się tej inflacji już kiedyś mieliśmy. Bywało, że inflacja była 70% w skali miesiąca, no i nie chcielibyśmy do tych czasów wracać. Kończymy o inflacji, o Polskim Ładzie i przechodzimy do urzędów, które to urzędy bardzo dynamicznie się automatyzują, stają się e-urzędami, tak, no i prześledźmy ich wzloty
i upadki. Tak, jak donosi Ministerstwo Finansów na swoim Twitterze, już 5 milionów zgłoszeń PIT-37, PIT-38 trafiło do nich. Oczywiście mówimy o tych, które były bez modyfikacji w trakcie, czyli osoba to wprowadziła, zostawiła i automat to przetworzył. No i w ten sposób aż 5 milionów osób dostało szybki zwrot podatku. No i tu trzeba powiedzieć, że faktycznie system działa po pewnych perturbacjach całkiem sprawnie, ludzie chętnie z niego korzystają, mają tam gotowe PIT-y, no i dzięki temu, że te PIT-y są gotowe i przygotowane przez de facto urzędy skarbowe, zwroty podatku następują dużo szybciej, cały proces jest automatyczny i jest to niewątpliwie, można określić jako sukces elektronizacji urzędów. No i na kanwie tego sukcesu nowa minister finansów, pani Magdalena Rzeczkowska, również w pierwszych dniach swojego urzędowania stwierdziła, że ona jest dużą entuzjastką automatyzacji, cyfryzacji, usprawniania pracy. Trzymajmy się tego. Mamy nadzieję, że będzie to tak wygodne współpraca z urzędem skarbowym, jak chociażby korzystanie z paczkomatów. Podchodzisz, masz i jest to krótkie, szybkie i przyjemne. Być może się uda to wprowadzić. Co ciekawe, również posłowie w tej chwili pracują nad automatyzacją pracy i zgodzili się, aby wszystkie pisma od fiskusa otrzymywać na swoje e-konto. No i trzeba będzie z tych e-kont korzystać i być może też wszystko będzie prostsze i wygodniejsze. Chociaż ja wiem, czy na wakacje chciałby dostać powiadomienie na e-koncie Urzędu Skarbowego, a list leży w skrzynce, może lepiej wrócić i na spokojnie ten polecony odebrać z poczty. No, poczta niewątpliwie tutaj straci, bo nagle mnóstwo pism przestanie być wysyłane. Na pewno list fizyczny z ZUS-u ma większą wagę niż mail z ZUS-u, gdzie jest tylko linijka, proszę można sprawdzić, że jest ważna wiadomość w portalu. Można się troszeczkę mniej stresować, albo ten stres sobie rozłożyć na raty. Tak, ale to dokładnie. Wiadomości, więc myślę, że to zmiana będzie na korzyść. Teraz powiedzmy o pewnych upadkach, to znaczy nie wszystko tak idzie pięknie. Tak, jest krajowy rejestr zadłużonych i dzięki niemu można na przykład zgłosić upadłość, tylko że w praktyce okazuje się, że ten rejestr wymaga wielogodzinnego wypełniania formularzy i teraz pytanie, kto ma zapłacić za to wypełnianie, czy to ma być klient, czy prawnik, czy tak w sumie dalej klient. Tak? To, co miało być ułatwieniem, stało się koszmarem, jak twierdzą prawnicy, wiele firm rezygnuje ze zgłoszenia upadłości, z restrukturyzacji. Nie wiadomo, czy to nie było celem tego rejestru, aby te firmy się od tego odsunęły. Natomiast faktycznie dla firm jest to nieraz ratunek. Jak firma jest w bardzo trudnej sytuacji, to zarząd musi tą upadłość zgłosić po to, żeby ograniczyć stratę i ograniczyć odpowiedzialność, więc to też nie jest takie dobre, że tego się nie da zrobić. No, prawnicy nazywają to koszmarem, oby koszmar się skończył. Kolejny rejestr, e-rejestr umów o pracę, no, brzmi dobrze, natomiast idea tak naprawdę bardziej pomoże państwu niż przedsiębiorcom, ponieważ e-rejestr umów o pracę będzie obowiązkowym narzędziem dla małych firm. Każda umowa będzie musiała tam być zarejestrowana, a nie jest tak naprawdę rozwiązaniem dla firm dużych, gdzie tych umów się dziesiątki, setki w trakcie roku podpisuje. I ta automatyzacja jest tam potrzebna. Tak naprawdę widzimy w tym raczej potrzebę kontroli małych firm, to znaczy w momencie, kiedy taka umowa o pracę zostanie tam zarejestrowana, ZUS już będzie miał wszelkie środki, żeby działać, żeby sprawdzać, żeby wyliczać, doliczać i kontrolować małą firmę. Zobaczymy, co z tego wyniknie, kiedy się to pojawi i jak to będzie funkcjonować. No i kluczowa zmiana, która czeka nas w przyszłym roku, w kwietniu lub lipcu, czyli e-fakturowanie, krajowy system e-faktur działa na razie w trybie takim, no niby działa, niby nie działa, natomiast już się pojawiają kolejne problemy, zanim system zaczął działać pełną parą. Chodzi o to, że okazało się, że samorządy, które będą chciały korzystać z tego systemu, mają tak skonstruowane dostępy, że księgowa pracująca w małej szkole, dajmy na to gdzieś na wsi, może mieć dostęp do danych, faktur, informacji biura prezydenta miasta. Wydaje się to bardzo ciekawe. Być może te księgowe są świetnym nabytkiem dla współpracujących tych biur miasta, żeby im pomóc albo coś wyłapać. Natomiast czy taka była intencja tutaj tego pomysłu? To jest pewnie wierzchołek góry lodowej, tak? Bo tutaj jeszcze będziemy mówić o różnych ciekawostkach działania systemu krajowego e-faktur i wielkimi krokami nadchodzi do nas bardzo, bardzo, bardzo duża zmiana w przyszłym roku. No i na koniec mamy dla Was kilka live hacków, a bardziej można powiedzieć tax hacków polskich podatków, czyli nowe interpretacje, o których warto wiedzieć. Pierwsza interpretacja, kiedyś
telewizor był uważany za rzecz w firmie niepotrzebną. W tej chwili można taki telewizor kupić i nawet zamontować w mieszkaniu, w którym prowadzi się działalność gospodarczą, jeśli wykaże się, że nie jest on używany w celach prywatnych, nie oglądamy Netflixa czy jakiegoś serialu. Ale giełdę na przykład. Ale na przykład giełdę, bądź rozmawiamy z kontrahentami. My też właśnie mówimy do Państwa, do wielkiego telewizora, więc u nas telewizor jest ewidentnie potrzebny. Tak. Jeśli Państwo również to wykażą, możecie kupować telewizory, właściwie nawet kilka, bo można stwierdzić, że w każdym pomieszczeniu trzeba z klientami móc rozmawiać w każdej chwili. Wszystko jest cyfrowe, urząd jest cyfrowy, można na jednym z urzędnikiem skarbowym, a na drugim na przykład z urzędnikiem ZUS-u zestawić ich ze sobą. Można podglądać też wiadomości na portalu ZUS-u. Tak, i to jest doskonały sposób również na jakby rozwój swojej firmy, odpowiednio ładny, duży telewizor. Kolejna ciekawa informacja podatkowa, jeśli ktoś z Państwa ma lub planuje mieć czwórkę dzieci, to prowadząc firmę na ryczałcie, który tak naprawdę nie umożliwia korzystania z ulg podatkowych. No tutaj jest taki wyjątek, bo okazało się, że są interpretacje, że można być na ryczałcie i korzystać z ulgi dla wielu dzieci. Być może te dzieci też w tej firmie docelowo będą pracować. Być może. To spora inwestycja kształcąca, tak, i budująca firmy rodzinne, których powinno być przecież jak najwięcej, bo one są prawdziwym tutaj sednem naszej gospodarki. No i ostatnia ciekawostka, która jest w sumie bardzo smutna, bo kończymy z żalem. Kończymy z żalem czynnym, to znaczy jeśli do tej pory Państwo stwierdzili, że coś jest nie tak w podatkach, można byłoby złożyć takie pismo, czynny żal, i ten czynny żal można było złożyć do momentu rozpoczęcia się kontroli w Waszej firmie. Teraz może być tak, ponieważ ten żal został odesłany do lamusa, że wy nawet nie wiecie, że w waszej sprawie urzędnicy coś tam sobie szepnęli, rozmawiali, i jeśli chcielibyście złożyć ten żal, to powiedzą, że już nie możecie, już jest po zawodach, ponieważ już sprawa się rozpoczęła. I tak naprawdę nie wiecie, czy ta sprawa się rozpoczęła wcześniej czy później. No, jak twierdzą eksperci, jest to opresyjne działanie, uniemożliwienie skruchy, nawet Pan Bóg wybacza błędy, prawda? Ale dokładnie. Nasze urzędy skarbowe nie są do tego chętne. Mam nadzieję, że zaczniemy bardziej optymistycznie następnym razem. Zapraszamy do dzielenia się absurdami, absurdy@tax.pl. Widzimy się w przyszłym tygodniu, w czwartek, tradycyjnie o godzinie 11. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszamy też do pisania w trakcie tygodnia i do komentowania też po nagraniu, także zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.